Świętego. Pan z wami. Kolejny raz chcemy uwielbiać imię Boga, uwielbiać Boga, który oddał dla nas swoje życie, który oddał serce. Dziś szczególny dzień, bo uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, a więc początek wyjątkowego czasu, czasu, gdy pod sercem Maryi już zamieszkał Zbawiciel świata. Modlimy się więc szczególnie przez ręce Matki Najświętszej dziś, kiedy o godzinie 17 w łączności z papieżem Franciszkiem biskupi całego świata w każdej parafii, w każdym zakątku naszej kuli ziemskiej zawierzyli kolejny raz Rosję, także Ukrainę, pod niepokalane serce Najświętszej Marii Panny, prosząc przez jej ręce o pokój, wypełniając już drugi raz po świętym Janie Pawle II tę prośbę Pani Fatimskiej, skierowaną ponad 100 lat temu do dzieci, do Trójki Pastuszków. Chcemy więc z Marią kroczyć przez kolejne stacje drogi krzyżowej. Chcemy uwielbiać Boga dzisiaj wyjątkowo śpiewem. Chcemy także symbolicznie oddać cześć Marii, składając u stóp Królowej Pokoju żywe kwiaty białe, tulipany po każdej stacji, aby pokazać naszą bliskość i wdzięczność i zaufanie, że ona sprawi, ona wyprosi u Boga tak oczekiwany pokój.
raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Chrystus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Na
Maranata, Jezus złożony w grobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Panno, chwalebne nam i błogosławione. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boża Fatimska, módl się za nami. Święty Michał Archaniele, patronie Ukrainy, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę, za to skupienie, za to zanoszenie modłów poprzez śpiew do tronu Boga. Dziękujemy z Holy Quadrans, dziękujemy młodzieży za pomoc w modlitwie, za jej animację. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.